Cześć, mam na imię Filip i witam się na moim kanale Podróże bez tajemnic, na którym wspólnie odkrywamy tajemnice różnych zakątków świata i różnych sposobów podróżowania. A teraz zapraszam Cię na trzecią część relacji z naszej podróży kamperem. Nie będziemy zwiedzać okolicy, ale pokażę Ci, jak wyglądało wnętrze naszego kampera. Zapraszam! Dzisiaj ostatni taki spokojny wieczór, spokojny postój, więc ostatnia szansa, żeby pokazać Wam tego kampera w środku. MTV, zapraszam do mojego kampera. Zaczniemy od szoferki, miejsca dla kierowcy i głównego pasażera. Co my tutaj mamy? No w zasadzie wygląda to jak w normalnym dostawczaku, jak w Ducato, choć może troszeczkę bardziej tutaj. Tu akurat mamy ręczną skrzynię biegów. Silnik 2.3 albo 2.4, w sumie nie wiem, 140-kątny dieselek, ręczna skrzynia biegów. Wygląda bardzo standardowo. Fajną rzeczą jest ten system multimedialny z możliwością podpięcia urządzenia na Androidzie albo iOSie, więc możemy sobie tutaj rzucić swoje mapy, nie tylko polegać na tym systemie, na fabrycznych mapach, które wiadomo różnie działają. Tu jest też taki system, nie wiem, to się zawsze otwiera. O, można sobie zadaszyć. Sprawdzone, kiedy jest duże słońce, to w czasie jazdy pomaga. Ale z takich rzeczy, które już trochę różnią to auto od zwykłego dostawczaka, no to są roletki. Możemy sobie to wszystko ładnie tutaj zaciągnąć. Z jednej strony zapewnia prywatność, ale też przede wszystkim od słońca chroni, żeby auto się aż tak nie nagrzewało. To samo jest w drzwiach, w okienkach bocznych. Ładny wachlarz, rozwijamy, zaczepiamy i mamy. Właśnie. Nikt nas tutaj już nie widzi, się nie nagrzewa. Co jeszcze tutaj z takich rzeczy? No to chyba jest standardowo, tak, jakieś schowki tego typu rzeczy, są gniazda USB, więc można ładować. Auto oczywiście ma klimę, dwa podłokietniki, więc fajnie, wygodnie się jedzie. Regulacja podstawowa, pokrętło nachylenia oparcia, no i wiadomo, przód, tył. Idąc dalej, łagodnie przechodząc teraz do naszej części jadalnej naszego salonu, te fotele mają taką opcję, że możemy je sobie obrócić. Tak. Ok. Jedno i drugie, jeden i drugi fotel ma dokładnie to samo. Chodźmy teraz właśnie do części dziennej naszego salonu, naszej jadalni. Tak to wygląda w ciągu dnia, czy w czasie jazdy. Tutaj akurat jak jedziemy z dziećmi, to mamy. Najpierw mieliśmy tutaj dwa foteliki obok siebie, potem mieliśmy dwa foteliki naprzeciw siebie, bo ten troszeczkę nam tutaj zjeżdżał. Jest tutaj stolik, który jest rozkładany. Można go, tam jest taka wajcha pod spodem, można go obrócić w zależności od tego, jak potrzebujemy, żeby go dopasować do tego, jak siedzimy. Jest też tutaj coś takiego, co umożliwia nam taka wajcha, umożliwia nam to opuszczenie całego stołu, rozłożenie tych nóżek do dołu, bo tutaj również mogą być miejsca do spania. Czyli rozkładamy to, kładziemy poduchy i też mogą być miejsca do spania, aczkolwiek nie jest to najwygodniejsze, my z tego nie korzystamy, bo zaraz Wam pokażę, gdzie są te wygodniejsze miejsca do spania. Moment, zamknę tylko to. Zamykamy. No, widzicie, jest tutaj kilka miejsc. Tutaj jeszcze można położyć taką deskę i tą poduchę, więc mamy taką kanapę podobnie jak tutaj, także tutaj możesz wygodnie siedzieć, nie wiem, 2-3 osoby, tutaj 2-3 osoby i jeszcze dwie osoby na obracanych fotelach z szoferki, czyli od miejsca kierowcy i pasażera. Są schowki, tu jeszcze w szoferce są takie schowki, jak to w bucie i nad takie okienko, które możemy sobie oczywiście również zasłonić. To chyba jest jedyne okno, które nie jest otwierane w tym aucie. W samym salonie oczywiście schowki, dosyć pojemne, fajne oświetlenie, które robi fajny taki klimat.
Teraz jeśli chodzi o okna, to wszystkie okna w tym kamperze, oprócz tego nad kierowcą, są oknami, które można otworzyć. Tak, czyli możemy sobie tutaj spokojnie, ładnie jeszczyć, tak? Jest kilka stopni otwarcia, ale wszystkie okna mają też roletki, również te lufciki dachowe. Mają tak, mają roletkę, która jest taką roletą, która zapewnia nam tą prywatność, właśnie ochrania nas od słońca, ale z drugiej strony możemy też przy otwartym oknie spuścić sobie moskitierę albo w ogóle to rozsunąć. Także takie mamy trzy kombinacje. I to każde okno w zasadzie, które jest w tym aucie, ma taką samą możliwość. Co dalej? Jest TV-k, jest z Androidem, czyli można tutaj wrzucić jakieś różne, nie wiem, czy to bajki dla dzieciaków, czy cokolwiek. Jest też antena dachowa z tym systemem DVB-T bodajże, czy coś takiego, czyli wybieramy sobie kraj, w którym jesteśmy, wyszukuje nam kanały, czyli taka jakaś taka telewizja, powiedzmy, podstawowe kanały można mieć. Jakoś szczególnie z tego akurat nie korzystamy. Tutaj jest troszeczkę więcej z jakichś pokręteł różnych. I teraz tak, pierwsza rzecz to jest obsługa trumy, czyli systemu, który służy do ogrzewania, do wentylacji i do podgrzewania. Do podgrzewania wody. Z podgrzewania wiadomo nie korzystamy, ewentualnie tutaj podgrzewanie wody, aczkolwiek jak stoimy na kempingach, to staramy się korzystać raczej z infrastruktury kempingów, także z tego nie korzystamy. Tu mamy komputer, który nam pokazuje przede wszystkim jak źródło ładowania, czyli źródło zasilania kampera. Teraz jesteśmy podłączeni pod prąd. Możemy być zasilani podczas jazdy z silnika, tak? I jeszcze mamy panele słoneczne na dachu. Tutaj mamy sytuację, która w zasadzie nie powinna mieć miejsca, bo mamy już końcówkę czystej wody i prawie pełen zbiornik brudnej wody, ale właśnie jesteśmy przed wyjazdem z kempingu, więc będziemy to lada moment korygować. I kilka włączników pokazujących nam tak, czy mamy oświetlenie włączone, pompa wody i generalnie gniazdka, tak, czyli czy jest prąd w gniazdkach. Trzeci panel sterowania, który jest tutaj, służy do łóżka. Teraz wam pokażę, o co z tym chodzi. Można to, co tutaj widzicie, góry, to jest, tu są dwa miejsca do spania właśnie tym. Opuszczamy. Nie będę opuszczał do samego końca, bo trzeba najpierw złożyć oparcia, czyli to trzeba złożyć, tam wyciągnąć ten zagłówek, złożyć to wszystko na dół, żeby w dół zjechać całym łóżkiem. Trochę jeszcze zjadę, trochę jeszcze tam mogę. Nad tym łóżkiem to jest trochę, znaczy tak, to łóżko powoduje trochę takich takich komplikacji, można powiedzieć, tak? No bo jeżeli chcemy mieć te miejsca już do spania, no to już tutaj sobie nie posiedzimy, tak? No bo zjedziemy z tym nisko i nie ma miejsc do spania. Dodatkowo tutaj jest klima i żeby ona działała, no to musimy trochę opuścić to łóżko, żeby był jakikolwiek przepływ powietrza tutaj, więc tak trochę trzeba sobie z tym sobie jakoś poradzić. To łóżko ma z jednej i z drugiej strony takie siatki na pasy zapinane, tak żeby jak tu są dzieciaki, powiedzmy, czy ktoś się mocno wierci w nocy albo lunatykuje, to żeby nie wypadł. Też są tam, jak już ktoś tutaj śpi, ma dodatkowe światełka. Tam są dodatkowe światełka takie na noc. Jeszcze potem wam pokażę, jak to wygląda, jak już jest faktycznie spuszczone, ale teraz nie będę tego wszystkiego tutaj zwijał. Podjeżdżam sobie z tym do góry. O, i załączają mi się wszystkie światła. A tu mamy kuchnię, też z szafką,
dosyć pojemną na wszelkiego rodzaju naczynia, talerze, kubki, tego typu rzeczy. Jest okienko, które warto sobie otworzyć podczas gotowania, żeby była wentylacja. Jest kuchenka gazowa, to akurat wykorzystujemy. Jest butla gazowa, która zasila tą kuchenkę, czy palnikowa, więc całkiem spoko. Jest oczywiście zlew jak zlew, kran i tutaj dużo jakichś schowków, szuflad, kosz i tak dalej. Nie będę Wam się chwalił tym porządkiem, jaki mamy tutaj, ale jest. Duża lodówka. To jest fajna, bardzo fajna rzecz, bo zabraliśmy jedzenia na 10 dni. Już jest teraz trochę pusta, ale ta część, którą tu widzicie, to jest właśnie, to jest część lodówki, a jest jeszcze zamrażarka, która całkiem fajnie chodzi. Szybko można jakieś piwko czy winko sobie schłodzić. Są też takie w każdym pomieszczeniu, w toalecie, w drugiej sypialni, są też takie lufciki, które można otworzyć sobie na kilka stopni, tak lub tak. Czyli tak otwieramy i sobie zostawiamy na przykład moskitierę, żeby nam nic tutaj nie wpadało, a jednocześnie mamy trochę dopływ świeżego powietrza. Przy wejściu są jeszcze trzy włączniki, w zasadzie cztery. Pierwszy, 01, wyłącza całe zasilanie w kamperze oprócz lodówki, która jest na oddzielnym zasilaniu. Tutaj są włączniki światła. W tej części takiej, powiedzmy, dziennej włącznik lampki LED-owej, która jest przed kamperem, i możliwość schowania tutaj stopnia, wysuwanego stopnia, który ułatwia nam wejście do kampera. I jeszcze o czymś zapomniałem, u góry są takie nad telewizorem włączniki. Jeden wyłącza telewizor, a ten służy do włączenia listwy LED-owej, bo oprócz tego, że mamy tutaj właśnie to małe światełko LED-owe, to jeszcze jest tutaj duża listwa LED-owa, która również służy do oświetlenia terenu przed kamperem. I jeszcze w uzupełnieniu informacja o lodówce, to oprócz tego, że ona ma tutaj zamykania takie, żeby w czasie jazdy nic nie wypadło, to ma tutaj taki panel sterowania, czyli możemy tak, możemy tutaj przełączyć się, czy to ma być w trybie właśnie, czy ma być zasilana z akumulatora, z gazu, czy z sieci elektrycznej. No jak jesteśmy podłączeni na kempingu pod sieć elektryczną, no to najlepiej mieć tą, żeby to było właśnie tak ustawione. Natomiast jak stoimy gdzieś w czasie jazdy oczywiście na akumulator, natomiast jeżeli stoimy gdzieś w terenie bez podpięcia do prądu, no to wtedy zasilamy z gazu, plus możliwość tutaj ustawienia temperatury, jak mocno ma ta lodówka chłodzić. A teraz zapraszam Was do bardziej intymnej części kampera, czyli do naszej sypialni i łazienki. Są one za tymi drzwiami. Godne wyrko. Dwuosobowe, fajny materac. No tutaj jest też składowisko pościeli, które no gdzieś trzeba trzymać. Dużo miejsc, dużo schowków na rzeczy, głośniki. Także można sobie fajnie tutaj też klimacik zrobić, z tyłu puścić muzykę. Światełka takie do czytania, światełka LED-owe. Szafki takie do powieszenia, szuflady. No i nie wiem, czy się zmieścimy tutaj, ale jest pełnoprawna łazienka, jest prysznic. Ta drabinka to jest właśnie od tego wyrka, który zjeżdża z góry. Jest prysznic, z którego no my nie skorzystaliśmy, bo na kempingach się kąpaliśmy. Jest kibelek, jest szafka, lustro, jest kontakt, można się tutaj podładować, nie wiem, szczoteczkę, umywalka, no wszystko, co powinno w zasadzie być w łazience. Także mała chata na kółkach. Tak wyglądało wnętrze naszego domu na kółkach, a już teraz zapraszam Cię na czwartą część naszej relacji, podczas której odwiedzimy najpiękniejszą wioskę w całej Europie,
a następnie udamy się w stronę Niemiec i zabawimy się w Legolandzie.